gdzie wyznaczone są pasy ruchu na rondzie i wyznaczone są kierunki, my będziemy zawracali na rondzie. Zmieniamy pas ruchu, upewniamy się w lusterku, czy możemy to zrobić, przyspieszamy, wyłączamy kierunkowskaz, zajmujemy odpowiedni pas ruchu, sygnalizujemy to kierunkowskazem, dopasowujemy sobie, ale włączamy kierunkowskaz, bo jest strzałeczka, dopasowujemy bieg, patrzymy, co się dzieje, czy możemy jechać, puszczamy sprzęgło, wjeżdżamy na skrzyżowanie, tu tylko kontrolnie, czy nie ma wariata, przy rondzie, tak, i tu już szukamy prawego krawężnika, łagodnie, nie wyłączając kierunkowskazu. Dopiero jak zajmiemy ten pas ruchu, z którego chcemy zjechać, teraz włączamy kierunkowskaz. Kontrolnie patrzymy, czy wszyscy wiedzą, że mają nam ustąpić pierwszeństwo i zjeżdżamy ze skrzyżowania. Wyłączamy kierunkowskaz, jak miniemy krawężnik, wysokość krawężnika lub linię krawędziową. Za chwilę będziemy mieli podobne rondo. Na nim też będziemy zawracali, ale na razie jedziemy sobie maksymalnie, ile to tylko możliwe, prawym pasem ruchu, żeby ewentualnie nie blokować. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będziemy zawracać. Zmieniamy, sygnalizujemy, przyspieszamy. On jest daleko. Zmieniamy pas ruchu. On już jest coraz bliżej. Bo jak będzie Pani się tak zastanawiała, to będzie coraz bliżej. Zajmujemy odpowiedni pas ruchu. Redukujemy, dopasowujemy bieg. Ale proszę zobaczyć, gdzie Pani jedzie. Bo Pani się... Bo się przestraszyłam. Czy są piesi? Nie, nie ma. To tam ewentualnie powinniśmy się zatrzymać i ruszyć na pierwszym biegu. Kierunkowskaz włączamy. Nie ma nikogo na skrzyżowaniu, to jedziemy. Ale swoim pasem, jednym pasem. Tym. Kierunkowskaz, zawracamy. Dwójka, bo nam silnik wyje strasznie. Kierunkowskaz, bo nam silnik wyje. No co? No co? Nie widzę tego pasu. No to też. Kierunkowskaz i do prawego. Do prawego, ale z lewym kierunkowskazem. Dobrze, z lewym. I teraz włączamy prawy kierunkowskaz, bo z tego pasa już będziemy zjeżdżali. Minęliśmy krawężniki, wyłączamy kierunkowskaz. Nie trudno, ale... No, przyspieszamy, trzeci bieg.